I haha. Witam bardzo serdecznie po przerwie spowodowanej przeziębieniem. Teraz też mam nocki, to nie będzie live'ów, ale coś ponagrywamy i pierwszy dzisiaj materiał to mamy, będziemy przechodzić demo gry Princess Peach Showtime, druga gra z księżniczką Peach, czyli bohaterką ratowaną przez Mariana i Luigiego z serii Mario. To jest druga gra po Super Princess Peach. Premiera 22 marca, to jest przygotowa gra akcji, w której wcielamy się różne bohaterki, znaczy z umiejętnościami, bo jesteśmy w takim niby teatrze. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapowiada się całkiem przyzwoicie. Zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Przy okazji mnie kosiarka dorwała, bo te włosy stojące mnie trochę denerwowały. Zobaczymy, co z tej gry coś będzie. Bo to jest wreszcie nie żaden konwersja z Wii ani z Wii U, tylko nowa gra. Będziemy na przykład muszkieterką, panią detektyw, o, kung fu, ninja, więc łyżwiarka figurowa. Zobaczymy, co to będzie. Poprzednia gra z księżniczką Peach to była na DS-a. Super Princess. Zobaczymy. Bo ostatnio wyszło ten Mario i Donkey Kong, to gra logiczna, ale to było z 3DS-a bodajże. Konwersja, więc tam troszkę, tam chyba jakieś etapy też były nowe. Zobaczymy. Dobra, przechodzimy do gry. O, mamy. I jedziemy z tym koksem. Zobaczymy. No, że wszyscy bardziej by woleli grę z inną bohaterką kobiecą z serii Mario, czyli Daisy, ale się wydaje, że też może być księżniczka Peach, że świnka nasza. Dobra, no mamy teatr, mamy, o, skaczę sobie, no i tu mamy hub. Tu mamy takie umiejętności, czyli po prostu sztuki odgrywamy. Jaki mamy taki dongli, świetliki. Dobrze, wszystko się nagrywa. Jakiś świetlik nam mówi co i jak. O, na razie piętro nie jest otwarte, później będzie. O. No, jakiś sklepik jest, drzwi są zablokowane, ale się wszystko odblokuje. O, pogadamy sobie. Czy słyszałaś o herce? To są nowe aktorzy. Przynieś 3 serca bonusowe. Yeah. Dobra, saving jest. Dobra, przechodzimy do pierwszego etapu. Są 2 etapy w demie. Zobaczymy. Z czym się to je? Tarararara. Księżniczka jedzie na koniu. La la la. Księżniczka wreszcie w roli głównej. Jak w filmie. W filmie też przecież zamienili się rolami. Luigi był więziony, a ona ratowała dupsko. Więc zobaczymy. Teraz wiecie, to w dzisiejszych czasach wszystko jest do góry jajcami i nogami. Dobra, mamy jakąś szarfę. O, takie szarfy to ja pamiętam właśnie w podstawówce. Mieliśmy tutaj, mi przekładali przez ramię i sztafety były i mi tam je przekładali jedną przez drugą osobę. No, działo się w podstawówce, oj. No, a już wtedy Marian to już był grany, wiadomo. Dobra, mamy takie miasto, o, takie jakieś trochę, jak wygląda jak Monachium, takie niemieckie. A bo ja jestem przeżywiony. O, mamy jakiś kuncwotów, patafianów i sarfy go, ciach. Pięknie. Dobra, o, mamy taki
No to jest takie 2,5D, no. O, grafika ładna, taka jak w stylu użyta była w Yoshi, no w tej najnowszej grze z Yoshi. O, mamy tak właśnie drugi plan, no zawsze lubię grę planem. Gra paralaksem zawsze jest na propsie. O, ciach. Walimy, walimy i przechodzimy. To jest taka gra w teatrze, coś jak Foul Play była taka fajna bijatyka indie. Teraz albo 15 wydana. I tam właśnie, żeby przejść dalej, bo trzeba odpowiednią ilość aplauzu od publiczności zyskać. O, ciernie nas zaatakowały. A my ratujemy. Oj. Czernie są tu. Aha, musimy iść dalej. O, tu jest jakiś rycerz. O, ale fighter. A czuję się niezniszczalny, tak? Nie. Oj! O ty, gagatku jeden. O, tu. Czekajcie, jeszcze sobie zobaczymy, co tu się dzieje. Tam na prawo najpierw może pójdziemy. O, można kwiatki podlać szarfą. No, są różne metody. O, ciernie są wszędzie, no niestety. A, tu ich zamieniamy w rycerzy okrągłego stołu. Króla Artura, Lancelota i tak dalej. A tu też możemy tego kwiatka zamienić. Ciach, ciach. I sobie zbieramy monetki, za które pewnie możemy kupić super gifty. Czekajcie, czy tu, czy tam. Dobra. O, teraz będziemy mieć moc. Mam tę moc. Yeah. Zobaczymy, co się będzie działo. O, zamienia się jak w Czarodziejka Księżyca normalnie. O, ale oszukane. Czarodziejka Księżyca była na pewno ubrana. O, jest. Jest. Muszkieterka. Francja zawsze idzie na topie. Tylko żeby białe flagi nie wywiesiła. Ale białe spodnie ma. No to co znaczy, czy jesz? Normalnie prawie jak Heidelberg. 1693. Tylko wersji dla dzieci i dla takich walków jak ja. Ciach. No. Pięknie. Florecik spada. Tak jest. Viva la. Revolution. What a elegance. Tak jest. Fanfan tulipan, normalnie kobieca. Ciach, 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 ciach. Pięknie. No, dobre sterowanie, responsywne. No, fajnie to wygląda wszystko. Wszystko jest git majonez jak na razie. Czekajcie, zobaczymy. Możemy unikać. O, normalnie sounds like. Można dobić. Nie, szkoda. Dobra, następni. No, dawajcie. Come on, baby. Chodźcie. Poczujcie mojego mieczyka. Tam spadł floret. W końcu dyscyplina olimpijska, no to. W końcu rok igrzysk olimpijskich to. I chyba, jeśli się nie mylę, nawet w Paryżu są w tym roku. No, wszystko się zgadza. No, jakichś bonusów nie widzę.
Ale na pewno jakieś ukryte rzeczy są na pewno w tej grze. O, coś tu podświetla. Zobaczymy, o co chodzi. Aha. Jest. To znajdujemy. Czyli tu spustem włączamy jakiegoś bonusa. Yeah. Ale gangbang, ja pierdzielę. 4 na 1 mnie. To jest nieuczciwe. No już? Tyle? Słaby bonus. Ale jest. Liczy się gest. Ojej, króla chcą dorwać. Króla jakiś, nie wiem, co to za minionki, jakieś takie minionki trochę. Minionki z wielkimi kinolami. Ciach, ciach. Bierz serduszko, kochaniutka, i jedziemy. O, mamy jakiegoś... Uuu, to jakiś pudzian w zbroi. A przydałby się Najman, bo by się od razu poddał. Po jednym czasie. Ale zobaczymy. No dawaj, dawaj, ziomeczku. Come to me, baby. Dawaj, ziomalu. A jest. Pięknie, tak to się robi. Ciach, ciach, unik i w głowę. I pa, pa, pa. Yeah. Jedziemy dalej. Tak to się robi. A muzyka też fajna w tle. No trochę sobie, o, podciągniemy muzyczkę. Epicka. Picka. A pizzce towarzyszy epicka muzyka. Nie ma to jak gra słów. Tyle słów mówiłem ci, kochana. Na 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 na. Nie będziesz dzisiaj zbłąkana. Będziesz dzisiaj pokochana. Czekajcie, a tu się wrócimy. Jak lewy cię zbierzemy. O, mamy jakiegoś tam bonusika. I na dół, i ciach, ciach, ciach. Tak jest. Prawie fulla mamy. Kula daje fulla. Yeah. Raczej Waldi daje fulla. Jo. Jest król. O. Z trzeciej osoby, ja. O. Zmiana perspektywy. Ale kwiatuszek, o ciebie. O, epicka walka się zapowiada. O, kilka tur musimy zrobić tak, żeby pykać, pykać. O, tu jak korzeń nam spada, to ciach, ciach, ciach. A potem walić jej w łeb. Pusty łeb. Jak pusty łeb Morańskiego na przykład. Aha. Tylko żeby nie był taki wytrzymały to. Bo to będzie długo trwać. Aha. Ale damy radę, damy radę. Cia! Pięknie, patrzcie. Uda, tak to się robi. Ude. No ma nie bajonetta. I oczywiście piękny dubbing jest, jak to w grze Nintendo. Jakby chcieli, to ja mogę im nawet w dobrej cenie zadubbingować, bez problemu. Nie ma problemu. Jak im brakuje aktorów dubbingowych, to nie ma problemu. Nie, to teraz jak małpa. Wiadomo co, o, czekajcie, jeden. Drugi, teraz padnie na łeb.
Patrzcie, tak to się robi. Pa. Pięknie. Bajoneta, no a nie. Aż jednego światełka nam brakło. Świetlika, no takie świetliki podobne do luminów. Luminów, no tych świetlików z Raymana. Tego ostatniego Origins i Legends. No bardzo to mi przypomina. Ale wiadomo, teraz tu oryginalność w grach to ciężko, ciężko. Trzeba się w indykach. Albo odświeżają stare pomysły i dodają coś nowego, albo... bo coś super oryginalnego to teraz naprawdę ciężko. Ale zdarza się jeszcze. I teraz przechodzimy do drugiego etapu. Oczywiście nam udostępnili dwie umiejętności, ale oczywiście w każdym tym, co mamy tą umiejętność, to są chyba 2-3 etapy będą. Czyli tam myślę, że 3-4 godziny powinny być. Na tyle powinna być gra. Bo nie wiem, czy tu będzie jakiś ten poziomy trudności, jak w Kirby'm. Były 2 poziomy trudności, ale nie była to trudna gra. Znaczy ja jeszcze muszę do niej wrócić, bo... Właśnie polecam ankietę, jakie tam te topki tych platform, topki tych... No, jaki ma być następny long play, do którego wrócimy, bo oczywiście później będą też nowe, i jaki ma być następny topka platformowa po strzelankach. Dobra, mamy kraj słodyczowy, o, słodki jak malena, cud miód, lukier malena, o, otwiera się nam brama do. Zobaczymy, czy w każdym etapie będzie tak samo, tylko że zmienia umiejętność. Zobaczymy. O! Kau, kau. Teraz słodkości są nasze. O, to jakaś kruk wrona. O, ale fabuła. O, nie płaczcie, zaraz to się wyklepie. O, i mamy kucharzy teraz. Tylko tych dwóch? To idziemy. Idziemy, księżyczko. No, grafika normalnie jakby silnik wzięty z tego Yoshiego ostatniego. To był Yoshi... Jak ten Yoshi? Yoshi Woolly to był na Wii. Ten z łódzki. Yoshi... A, Crafted World, o, ten z papieru. Ten taki właśnie origami, coś takiego. O, kradną nas ciastka. Nie ma. Nie wolno kraść, bo nas odrąbie ręka sprawiedliwości. Farma. Nie płać, nie płakać. A, aż tu się wszystko wyklepie. Dobra, mamy to. A one coś tak długo reagują. Dawać. Wchodzimy. Odczarujemy wszystko. O. Dobra, brakuje im. O. Pszenicy. Yeah. Mamy to. Będzie? Stream? A, jeszcze tutaj. Potrzebują truskaweczki. A nie brzoskwineczki? Truskawka z brzoskwinki. To o, i to źle brzmi. Ha, ha, ha. Ale jednak gameplay nie jest taki sam przy każdym etapie. Myślałem, że tylko umiejętność się będzie zmieniać. Tak jak w metroidwaniach na przykład. Ale są różne style gameplayów, widzę. Takie właśnie gra akcji platformowa 2,5D, ale połączona też z logiczną. No to jak Yoshi właśnie. Jak gry z Yoshi.
Zobaczmy. Nie jest taka typowo linearna platformówka z Marianem, Luigi czy Donkey Kongiem. Country, oczywiście seria. O, mamy kucharkę, mamy... Będziemy bić pianę. Śmietanę. Będziemy bić śmietanę. Oj. Będziemy ubijać mleczko. O, dobra, nie będę pokazywał. Nie będę pokazywał, jak się bije śmietanę. Krzyżniska nam pokaże. Nie, to family friendly jest. Content. No trzeba sobie żartować. O. O, teraz chyba mamy konkurencję w stylu Overcooked. Overcooked od Team 17. Czyli seria, która daje teraz drugie życie z Team 17 oprócz Wormsów. Czyli tam dużo w metrowaniu wydają, ale głównie właśnie teraz Overcooked i no i Worms chyba cały czas. Chociaż te ostatnie im nie pykły te w czasie rzeczywistym, ale Overcooked jest na propsie. Szczególnie jak się masz kim grać. I ciach. I pyk. Ubijamy. I ciach. No dawaj, ciasteczko. O, to było akurat... Nie, ale zobaczymy tak więcej. O, jest. I ciach. Takie te ptasie mleczko takie domowe. O, teraz jest więcej. Pyk. Dawaj. Ciach. Czyli musimy odpowiednią ilość zrobić. O, pięknie. Nie możemy też za bardzo ubić, bo jak za bardzo ubijemy, to że... O. O właśnie, będzie bum bum. Tak, cyk, jest, mamy to. Nie mamy jeszcze 26 sekund. A, ten tęczowe ciastka. I pek. Dawać to. Pięknie. Dawaj. Jeszcze. A, nie zdążymy już. A, już prawie full. Elegancko nam poszło. No, typowy Overcooked. Tylko Overcooked, na czym innym polegało, tam trzeba było dawać, każdy musiał się, swoje rozpodzielić zadanie, że jeden kroi co innego, drugi co innego, trzeci co innego dokłada, aż w końcu wychodzi nam piękne danie, albo niedobre. No i fabuła tam jest oczywiście fajna, w jedynce i dwójce. Pewnie trójka też wyjdzie, bo to nadal się dobrze sprzedaje. Są oczywiście klony, znaczy klony, Tools Up na przykład, od remontów, to są akurat już polskie gry. Na przykład Tools Up jest polski, wow, a naszym wózkiem przesuwa, co tam się stało? Goście już są. Co nie skończymy? Wszystko skończymy. Przepisy są, ale co? You must be Hary. No to wchodzimy. Zobaczymy, co się będzie działo. Aha, teraz będziemy przepisy podążać za przepisem i robić ten dekoracji. Będziemy dekorować ciasteczka. Sia. I bijemy śmietanę. Ale już ubita, to jednak wybijamy śmietanę. Ha. Czekajcie, jeszcze tu. O, pięknie. Piękne ciasteczko. Taka rolada, ładna. Rolada śmietankowa. Teraz taki ciasto typu... Chciałem powiedzieć murzynek, ale tu... Brownie, no.
Znaczy to nie jest to samo, ale no nie wolno mówić, bo wiecie jak to teraz jest. Ha, ha, ha. Poprawność polityczna nas zamorduje. O, piękne ciasto. No, myślę, że jest. No nie będę przepisał, ale ja tam się nie... Tak. Tak. Ja tam daję więcej. Im więcej kremu, to lepiej. O. Dawaj. Jest, starczyło nam. Idealnie. A, jeszcze jedno jest. O, to takie coś. Nie. Różowa muffinka. Z truskaweczką. Truskawka na torcie. O, truskawka na torcie. No, Tomasz Haj to byłby przeszczęśliwy. Muszę mi zatruskała. Pięknie nam wyszło, pięknie. Prawie full. A jeszcze jedno ciasto, ale już, no niestety braknie nam czasu. Ale jest super. Jest elegancio. Mimo, że nie ma jednego ciasta, to... Popatrzcie, ile tu można było jeszcze tych... zyskać tych świetlików. Thank you. A my dziękujemy, my dziękujemy. Chociaż... takie muminki, ale też do Diodaka, czyli tego naukowca ze świata Kacora Donalda. Myszki Miki i tak dalej. Bardzo podobny. O. Teraz bierzemy ciacho i idziemy naprzód. Pięknie. Pierniczek toruński. Gwiazdeczka nasza. Yeah. Zaczynajmy nasz festiwal. No chyba koniec, tak. Teraz zobaczymy outro. Tak jest. Pięknie nam to wyszło. O, odblokowujemy stroje oczywiście. No, będzie trzeba blokowywać. No, ciąg dalszy nastąpi. No, czyli przy każdym tym świecie mamy ciąg dalszy. Nie tak, że na jedną umiejętność jest jeden etap. No to dobrze, że nie jest takie króciutkie. Wiew mówi, no, zobaczymy jeszcze sobie chyba intro, znaczy intro, trailer. Tak, zobaczymy, no jest. No i tu jest dalszy etap z tą muskieterką, z ciasteczkami, ninja. O, kowbojka nawet jest. O, detektyw, o, Sherlock Holmes, Sherlocka Holmesa. No, w końcu w Akademii Pana Kleksa też nie było Adasia, tylko Ada. Wszystko jest na czasie, widzę. O, tu jest ninja. O, nawet smapy są. O, duże tych umiejętności. O, mała syrenka taka prawilna. No, jest dobrze. Nie wiem, czy będę brał na premierę, ale kupowane raczej będzie. Bo fajne, fajne, fajne. A, no to by było na tyle. Mamy demo za sobą, jeszcze coś mam pokażę na koniec. I to by było na tyle. Oczywiście możecie w komentarzach pod filmem napisać, jak wam się podobało. Tam łapeczki w górę. No, jak ktoś jest nowy i się też podobało, to zachęcam do subskrypcji.
oczywiście więcej komentarzy to wiadomo, dają zasięgi i wam pokażę nowe zakupy. Nowe właśnie giganty. Gigant poleca specjal, ja jak berety. Nie wiem, czy będzie coś widać. O, mamy. O, cena 24,99. Ile mamy stron? Chyba 200. Tak, 250 stron. Więc propsik jest. A tu drugi. Wesołego jajka z króliczkami. Tu królik Donald. No, tu takie przykładowe wam pokażę. Co tu jeszcze jest? O, tu na przykład w kosmosie jest. Więc warto. Ten drugi ile kosztuje? 21,99. A stron? Ile stron ma? 255. To dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie Llama Playa Dema Princess Peach i być może będzie pełna wersja. Raczej zakupię, bo mi się spodobało to demo. Jestem zachęcony bardzo. Myślę, że będzie kupowane, nie wiem czy na premierę, raczej nie. Ale jak już będzie kupowane, to będzie Llama Play z tego, czyli Long Play po prostu. Dziękuję bardzo wszystkim za obejrzenie i zapraszam na kolejnego vloga, materiału bądź live'a. To się jeszcze zobaczy. Dziękuję bardzo wszystkim. I haha. Jeszcze raz. Jeszcze koszulka, jaką mamy dzisiaj, taką retro gamer. O, PlayStation połączony z Pegasusem. I haha, jeszcze raz. I haha, najlepszego.